Dzisiaj chciałem Państwu polecić do rozważenia taki poważny fragment z Ewangelii Łukasza, który jest ostrzeżeniem Jezusa pod adresem pewnej grupy ludzi. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, wersety od 23 do 30. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramie, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jedliśmy i piliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jezus kieruje te ciężkie, poważne słowa do ludzi, którzy pocieszają się swoją religijnością. Wmawiają sobie, że przez jakiś zewnętrzny kontakt z chrześcijaństwem już należą do właściwej grupy ludzi. Inaczej mówiąc, są po właściwej stronie. Wtedy ci ludzie mówili, że brali udział w jakichś biesiadach, jedliśmy i piliśmy przed tobą. Na naszych ulicach nauczałeś, czyli słuchaliśmy twojego nauczania, byłeś w naszym mieście, no to w pewnym sensie już jesteś nam bliski. W jakiś taki sobie sposób tłumaczyli tą swoją relację z Jezusem. Jezus bardzo ostro odpowiedział na taki jakiś religijny kompromis, czy jakąś taką próbę podróbki, próbę wmówienia sobie, że jest się przyjacielem Jezusa przez sam fakt jakiegoś kontaktu z Nim. Mówi jasno: nie, trzeba wejść przez wąską bramę. Nie wystarczy tylko gdzieś się koło tej bramy kręcić, trzeba przez nią wejść. W innym miejscu o sobie mówił, że on jest tą bramą. Nie wystarczy tylko usłyszeć jego nauczania, nie wystarczy tylko dowiedzieć się czegoś o nim. Trzeba przyjść do niego na jego warunkach. Dopiero wtedy można mówić, że jest się po tej drugiej stronie. Dopiero wtedy można mieć pewność, że kiedy ta brama zostanie zamknięta, kiedy rozstrzygnie się los potępionych i zbawionych, będziemy tak jak Abraham, Izaak i Jakub i wszyscy prorocy w Królestwie Bożym. Warto i dzisiaj zastosować to do siebie. Bardzo wielu ludzi, chodząc do kościoła, udzielając się nawet w jakichś takich organizacjach religijnych, mówiąc o sobie, że są chrześcijanami, czy znając wiele książek religijnych, czy takich nawet jakichś teologicznych dzieł Tomasza z Akwinu, czy jeszcze tam kogoś, czy obznajomieni w encyklikach papieża, myśli, że to wystarczy, by być chrześcijaninem, że istota chrześcijaństwa polega na jakiejś ogólnej wiedzy, ogólnej lub nawet bardziej szczegółowej wiedzy o nauczaniu Jezusa. Jezus do nich mówi, że nic nie pomoże, że słuchaliście mojego nauczania, czyli inaczej, no, że też znali ten przekaz. Nie, nic wam to nie pomoże. Oni się przed nim tym zasłaniają. Jedliśmy i piliśmy przed tobą, na ulicach naszych nauczałeś. Jezus mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli nie przeszliście przez wąską bramę, jesteście dalej na zewnątrz. Warto, by póki jest jeszcze czas na tę decyzję, samemu siebie sprawdzić. Warto, by udzielić sobie prawdziwej odpowiedzi na to pytanie, czy jestem po stronie Jezusa, czy jestem po właściwej stronie tej ciasnej, wąskiej bramy. Bo jeśli nie, to te wszystkie moje dzisiejsze samozapewnienia, czy samo uspokajanie się tym, że wszystko jest w porządku między mną a Bogiem, w chwili ostatecznego rozrachunku nic nie pomoże. Drzwi się zatrzasną
i mogę znaleźć się po niewłaściwej stronie. I wtedy pukać będę w bramę, mówiąc: Panie, otwórz mi, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteś. Będzie to stan straszny, bo nieodwołalny. Wtedy będziemy widzieć jasno granicę między dobrem i złem, między piekłem a niebem i nie będziemy mogli już nic w tej sprawie zrobić. Dlatego bardzo ważne jest, by dzisiaj, kiedy jeszcze ta, co prawda wąska, ale ciągle otwarta brama jest przed nami, byśmy poważnie zastanowili się nad tym, po której stronie jesteśmy i jeśli nie mamy pewności, że jesteśmy po właściwej, byśmy zwrócili się bezpośrednio do Jezusa z prośbą o mądrość i poprowadzenie nas w tym kierunku, byśmy rzeczywiście przez tę bramę przeszli, byśmy nie znaleźli siebie wyrzuconych precz. Często też pocieszamy się tym, że inni ludzie są gorsi, że dookoła jest tylu złodziei, pijaków, prostytutek i tak dalej. No oni to na pewno nie zasługują na zbawienie, a my ludzie tacy porządni, chodzimy do kościoła i tak dalej, różne takie możemy sobie zewnętrzne plusy przypisywać, no to na pewno jesteśmy po właściwej stronie i Bóg nas nie odrzuci. Nie. Jezus na taki argument mówi: ostatni będą pierwszymi. Ci, którzy są daleko, jeśli zobaczą bezmiar swojej grzeszności, mają, że tak powiem, tak samo łatwy przeskok na stronę Jezusa, jak i ci, którzy gdzieś kręcą się blisko Niego. To trzeba przejść przez ciasną bramę. I wielki grzesznik, i człowiek uczony, bardzo religijny, mniej religijny, wszyscy mają ten sam, jedyny sposób przejść przez ciasną bramę, by być po stronie Jezusa. I bardzo często ci, którzy nam wydają się daleko, że oni są gdzieś tam ostatnimi, mogą wyprzedzić nas, mogą stać się uczniami Jezusa, którzy będą zarówno tu na ziemi użyteczni dla Jezusa, jak też będą mieć pewność tego, że są po właściwej stronie. A my, oszukujący sami siebie, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy członkami kościołów, a nie mając w swoim życiu tej fundamentalnej zmiany, tego przejścia przez wąską bramę, możemy zderzyć się z brutalną, wieczną rzeczywistością. Oby to nigdy nie nastąpiło. Oby dzisiaj, kiedy jeszcze ta wąska brama jest otwarta, starczyło nam i mądrości, i szczerości patrzenia na siebie, byśmy mogli przez nią przejść, by mieć pewność, że jesteśmy po właściwej stronie.